No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przy kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion na dodatku Shivering Island. Moi drodzy, wybraliście w takim razie mroczną wodzicielki. Zatem możemy teraz porozmawiać z nimi i faktycznie wprowadzić je, te złote bóstwa w zasadzkę. Greetings, emissary. We await your command. Plany bitwy. Are you ready to help? Tak, ale skorzystajcie z podgłębi. Are all males so obstinate? Have I not already told you that I consider that route too risky? What makes you think you can persuade me when my own lieutenant cannot? Podgłębia jest niestrzeżona, kłamstwo. You've seen this with your own eyes? I must be sure it isn't a trap if I'm to take such a risk. To nie jest pułapka, ponownie kłamstwo. Miral was very convincing as well. Very well, we'll risk it. The Underdeep it is. May Sheogorath's divine madness possess us today. No i cudownie. Powiem wam szczerze, że będziemy musieli... Wow. Musimy pod głębiami iść. Ciekawe, czy teraz, jakbym je, powiedzmy, kilka razy, wiecie, szepnął. No muszę im teraz pomóc w zasadzie. Trochę poosłabię my. Pięknie. Kilka przynajmniej zabiję. Przywódczyni Złotych Bóstw nie żyje. Muszę zlikwidować resztki jej wojsk w Kylarne, by zwycięstwo mrocznych udzieli było kompletne. No i pięknie. Comrades, beware! Delikatne kroki, krycie się w cieniach. Robisz wszystko, co w twojej mocy, by uniknąć wykrycia. Zostajesz mistrzem w zakresie skradania się. Dzięki temu skrycie atakując przeciwnika, który nie jest świadomy twojej obecności, ignorujesz jego pancerz. O mój Boże. No to, słuchajcie, w takim razie mamy absolutne mistrzostwo świata. Jestem w stanie zabić wszystko na strzał. No i tak to powinno wyglądać. Złote bóstwa z Cylarny zostały całkowicie zniszczone. Muszę teraz porozmawiać z Ulfri i o zapaleniu płomienia Agnona, skoro jej wojska kontrolują oba ołtarze. No i świetnie, a my sobie z kolei sprawdzimy teraz te ich zbroje. Mamy złoty, długi miecz, 18 strzały, które mają 15 obrażeń, złoty łuk, klucz, to już mamy. Ale pancerza nie jestem w stanie zabrać. Szkoda. Jeszcze bym sobie zerknął tą tarczę, bo tak, tarcza ma 12 obrony. To jest jaka tarcza? Ciężka tarcza, lekka tarcza? Co to jest w ogóle? My mamy tarczę żywiołów, elficką. Tarcza bóstw to jest w ogóle ciężki pancerz, nie będziemy tego w ogóle używać. A, i powiem wam szczerze, że trzeba byłoby się zająć, tak w ogóle tutaj... Nie możemy odpocząć w tym miejscu, szkoda. Trzeba byłoby się zająć naszym wampiryzmem radosnym, bo powiem wam szczerze, nie do koniecznie mi się widzi to. Jestem ciekaw, czy ja jestem w stanie wyjść, powiedzmy, jeszcze z tej lokacji z dodatku, zanim tak naprawdę pojawi się oznaka krytycznego wampiryzmu. Czyli takiego, który faktycznie będzie nam już przeszkadzać to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Znaczy, ja dobrze pobiegłem? Oczywiście pewnie nie. Nie, dobrze pobiegłem. One teraz tutaj wracają. Nawet do bitwy nie doszło, sam wybiłem wszystkie złote bóstwa. Jesteśmy absolutnie przepotężni, tylko tyle powiem. Victory is ours. I have already instructed my subordinates to kindle the altar of rapture. It is my honor to sacrifice myself on the altar of despair at Lord Sheogorath's command. Jak to się poświęcić? Poświęcić siebie? Co masz na myśli? The altars which feed the flame of Agnon can be kindled only by the willing death of an immortal.
I have hoped for this moment since I took command of the Mazkin at Sylarn. I return my soul to the embrace of Oblivion's dark waters. Farewell. Okej, okay, tego się akurat nie spodziewałem zupełnie. Będzie dość interesujące. Zobaczymy, dokąd one będą szły. Myślę, że tędy muszą iść. Tutaj nie ma żadnego innego dojścia. I co i tam? Ołtarz rozpaczy. Myślę, że to będzie tak, jak się wyglądało, że nie sądziłem, że to będzie wymagało poświęcenia którejkolwiek, to się modlą. Dobra, zróbmy save'a. Jak możecie też słyszeć, trochę przestawiłem się na jedną klawiaturę, więc może to dla was być takie trochę głośniejsze jej używanie. Okay. Teraz bym chciał... No nie wiem, chwilę będziemy musieli poczekać. Jestem w stanie? Oh yeah. W śnie z dzieciństwa pamiętasz zabawę wchowanego z przyjaciółmi w cieple letniego popołudnia, w cieple letnie popołudnie. Udało cię skryć w stodole należącej do twoich rodziców. Niebawem słodki zapach słomy ustępuje jednak miejscu innemu, dziwnemu zapachowi. Wchodzisz głębiej i znajdziesz gnijące zwłoki rodziców z rozerwanymi gardłami. Próbujesz krzyczeć, kiedy powstają i cię obejmują. Powiem wam, że ten wampiry robi się coraz ciekawszy. W takim razie. Dobra, poczekamy i zobaczymy, jak to będzie tu wyglądać, bo mi się wydaje, że ona po prostu będzie musiała wejść w ten płomień. My nie jesteśmy istotą nieśmiertelną, więc nam to nic nie zrobi. Zmierza tutaj, czy nie zmierza? Ona strasznie wolno idzie. O, idzie, dobra. Już poczekamy chwilkę. No i powiem wam, że wykonamy ten quest, wrócimy do Szeogorata. I to, co będę chciał zrobić, to po pierwsze, no musimy się już tutaj... Rządy terroru. No są chyba uwodzenie wampira. Urok 50 punktów przez 20 smoczy sen. Zdalna manipulacja. Ciekawe, jak się pije w ogóle krew. Z błogosławieństwo mani. Szał do 12, do poziomu 12 w odległości 30 stóp przez 30 sekund na cel. Dość silne. Ale raczej tego nie potrzebujemy. Mamy tutaj bonus, słuchajcie, do szybkości. W ogóle mamy bonus do statystyk dość potężny, jeżeli jesteśmy wampirami. Ale jeżeli nie pohamujemy na przykład wampiryzmu i nie będziemy też pić krwi, to w pewnym momencie staniemy się potworem. To będzie taka niekontrolowana przemiana i no wtedy prawdopodobnie zostaniemy zabici przez hordy strażników, jeżeli to się na przykład stanie w mieście, więc należałoby z tym uważać. Wow. Dość takie przerażające, ale i konkretne. Ulfri poświęciła się na ołtarzu rozpaczy, by podniecić płomień, rozniecić płomień Agnona. Mogę teraz zabrać płomień z dziedzińca i zanieść go do nowego Sheot, jak rozkazał Szeogorath. Co? Jak mam go zabrać? Teraz ten płomień. Okej. Okay. Coś tu jeszcze powinienem zrobić. Nie wiem, czy to mogę wejść, więc zapiszę grę jakby co. Nie, no, mnie to nie rani. Your betrayal of the Aurels was a stratagem worthy of one of my own people. Victory by means of treachery is the sweetest kind. Zdecydowanie mroczne elfy. Walk with our Lord. No, coś tu definitywnie muszę zrobić. Czekajcie, tam coś jest. Momento, momento, momento. Straszny pokomplikowany dungeon, jednym słowem. Taki mocno, mocno skomplikowany. Teraz gdzie? Mapa tu. A, do wyjścia. Znaczy, jest, niewiele jest dungeonów, na których naprawdę są w stanie się zgubić, a to jest chyba jeden z nich. No ale cóż,
Ja tam doceniam, bardzo ciekawy quest i to, w jaki sposób został on stworzony. I przede wszystkim poczekajmy jeszcze z 11 godzin, bo niestety, ale że zrobił się poranek i nie możemy się poruszać przy słońcu. No i pięknie. Kieł zmierzchu dodano. To miałeś coś ciekawego może. Tarcza mrocznej uwodzicielki. To może być już lekka. O. I teraz stąd powinienem zabrać płomień, prawda? Płomień Agnona dodano. Fantastyczny. To mi o to właśnie chodziło. Wejście w płomień Agnona sprawiło, że spowił mnie święty ogień. Muszę powrócić do nowego Szeot i zapalić wielką pochodnię w Sakellum Ardensula. No dobrze, ale to sobie zrobimy już raczej szybką podróżą. Błogość, pałac w nowym Szeot. Flame of Agnon, the fire of inspiration and rapture. If you light the great torch on the mania side of the Sacellum, you will be a hero to the people of Bliss, I assure you. Bardziej skłaniam się ku demencji. Zapalę dla ciebie wielką pochodnię. Pozwól, że się zastanowię. Do not think about it. Dream about it. Let your mind soar on flights of fancy. I know you will choose well in the end. Okay, a ten drugi? Ah, you burn with the purging fire of Agnon, the flame of truth, the flickering beacon of hope in the gloom of despond. Come, light the great torch for dementia. Illuminate the conspiracies, deepen the shadows. The people of Crucible await their hero. Ja się skłonię. Mówiliście, że wesprzeć mroczną uwodzicielki to będzie właśnie, to nie jest mania, tylko to jest demencja, bo mania to są złote bóstwa. Zapalimy dla demencji. You are truly demented, as I always suspected. Release yourself to your secret fears and desires. Let them rule you, as they must in the end. Now, light the great torch as a beacon for those who fear and those who inspire fear. Okej. Czyli co, mam to... A, z tej strony, okej. Okay. Mam nadzieję, że sam się nie spalę. Muszę poinformować swojego rata, że zgodnie z jego życzeniem udało mi się zapalić wielką pochodnię. Co mi powiesz? I'm disappointed in your choice. Why you would choose to honor the fetid madness of Dementia is beyond my understanding. A, jest ciekawsza. Wiesz, rozkosz, slansz, taki tam potki. I understand there's a knight of the thorn in Hale. Tread the humble path. Okay. Jeszcze co bym pogadał? The great torch flares with the light of Dementia. All of Crucible will be celebrating tonight. Here, take this. O, widzicie, jeszcze dostaliśmy nagrodę. Szaty intrygi dodano. Zobaczmy. Co to są te szaty intrygi? Szybkość, zabezpieczenia, skradanie się, szczęście. Słuchajcie, to jest całkiem fajne. Ma co prawda kiepskie bonusy. I cały pancerz muszę zdjąć. Więc jak tracimy kameleona, to nie jest... Znaczy to może to i wygląda fajnie, ale... Szybkość 9, ja tego kameleona potrzebuję. Tutaj mamy tak, szybkość 10 punktów, 12 punktów też jestem w stanie z tego zrezygnować. Ale my praktycznie nie mamy obrony. Więc niestety, ale muszę podziękować.
Zdecydowanie. I zostałeś przy swoim szklanym pancerzu. O, proszę, proszę, kto tu przyszedł i klaszcze. Aren't you off to a good start? That's important. For me. Really, your work is going to save me a lot of time. Świetnie. Daj nagrodę godną bóstwa. Oszczędzić ci czasu. The Grey March is upon us. And the ordering begins. Armies of order sweep my realm. Death, destruction. Then I have to pick up the pieces. And there are always lots of pieces. I don't like it, having to rebuild my realm every era. Sometimes I forget where things go, like New Sheoth. I can never remember where it belongs. You'll change that. Break the cycle. You'll stop Jigalag, and I'll have my realm to come back to. I've never actually tried that before. Jak mogę to zrobić? Why not? Something has to work. Once I dug a pit and filled it with clouds. Or was it clowns? It doesn't matter. It didn't slow him down. To be honest, it wasn't the best idea. And it really began to smell. Must have been clowns. Clouds don't smell bad. They taste of butter and tears. But this is all new. A fresh idea. Something I haven't thought of until I did. It's sure to work, even though it might not. Co teraz? Now, you'll need the respect of my citizens. They'll need a leader, someone to look up to when I'm gone. They're the backbone of any great land. Except where the backbone is an actual backbone. Ever been to Malakoth's realm? Oh, nasty stuff. But back to the business at hand. You'll need to control one of the carts of madness. Replace a current duke or duchess, whichever. That will command respect. The people will rally around you. You'll have their love, their admiration, their complaints, whatever. As long as it keeps them on our side. No ale chwila. Tam jest już księżna i jest to, co mam ich zabić. Ewentualnie sprawić, żeby odeszli sami, ale przecież książęta będą niepocieszeni. No. Absolutely not. Well, yes, absolutely. Bit of a shame for them. But sometimes you need to break a few eggs. Or skulls. There are rules, though, even in the Isles. Rituals and rules. You need to follow them. Speak to Artis and Ervenin, the High Priest at the Sasellum Arden Sul. They can explain what needs to be done. And you've always got our man Haskell to call on for help. Faithful, like a good hound, that one. And he looks better in a suit. Znowu zapytam o Jigalaga. This time, I'll beat him. I can't stand losing. And I don't mind cheating. Szary marsz. It's already started. But you might be able to stop it. We're making you into a leader the people can trust. Someone to look up to. Someone to blame. Once I'm gone, things usually get bad quickly. Lots of defections, lots of carnage, but with you at the helm, things will be different. Czyli nie jesteś typem raczej dedrycznego księcia, który lubi stawać w szranki z innymi, znaczy taki tchórzliwy. Ta, come visit again, or I'll pluck out your eyes. Yeah. Dobra, pogadajmy z nimi. You chose well. The great torch shines with the luster of dementia and the glory of Shelgora. Śmiałeś mnie trochę to, że zatrzymujesz cały świat w momencie, gdy gadam z nimi. Zastąpienie księcia. Interesting. Not many wish to hear about such things, but I would be glad to oblige. Becoming the Duke of Dementia requires passage through the ritual of accession. Specific guidelines set forth by Arden Sul himself. Rytuał? Seldom is the subject ever
Wait a moment. Did you want to hear the history of the ritual? No dobra, opisz. As it happened so many years ago, my lord Arden Sul suspected a traitor in his midst. Not wishing to find himself on the wrong end of a blade, he gathered his flock here in the Sacellum. By poisoning the sacramental wine, Arden Sul was able to suppress any such conspiracy in one fell swoop. Zabił wszystkich? Yes. He then removed their hearts from their bodies and used his ancient scrying technique, known as visceromancy, to read their lifeblood. When Arden Sul couldn't divine the traitor's true nature in their hearts, he became distraught and took his own life in the same way. From that day on, the ritual of accession for the throne of Dementia was set. Powiedz, co mam zrobić. Very well. Spoken like a true son of the demented. To become the ruler of Dementia, the current leader's heart must be cut out and brought to the altar of Arden Sul in the Sacellum. Once this is done, I can pronounce the heart bearer a duke or duchess. Then, all that is required is the blessing of our lord, Sheogorath. Okej, to brzmi dość makabrycznie. Udało mi się porozmawiać z Arctusem, wielkim kapłanem demencji. Rytuał wstąpienia na tron demencji jest prosty. Syl musi zostać zabita przez swojego następcę, a serce księżnej należy przynieść do ołtarza Arden Sula w Sacellum. Muszę teraz porozmawiać z Derwinem, aby dowiedzieć się więcej o rytuale manii. No dobra. I'm disappointed in your choice. No tak. Rytuał wstąpienia. An important part of our history, my friend. I would be glad to tell the tale if you have a moment. No posłuchajmy też tej historii. Arden Sul was perhaps the greatest duke to walk our land. Many years ago, he decided to hold a night of absolute indulgence, resplendent with dance, wine, and sex, to celebrate his fondness for his brethren. Czyli orgie. The green moat flowed like water in a stream, as the revelers voraciously succumbed to its rapturous ways. Nie brzmi to zbyt strasznie. Ah, but it was. As the bacchanal reached a crescendo, the people began to clutch their chests as their very hearts exploded. The green moat had taken its toll. The ground stained a deep crimson as the sanguine liquid flowed from their lifeless bodies. To represent that night, when the ruler of Mania is to be replaced, he partakes of the green moat and allows his lifeblood to flow upon the altar. Powiedz mi, co mam zrobić, bo to brzmiało jeszcze bardziej przerażająco niż to poprzednie. Certainly. When the ruler of Mania has decided it is time, he will choose a successor from his court. The successor is invited to a huge celebration, a night of hedonistic revelry, wine, song, and of course, green moat. During this, the exiting regent imbibes 3 doses of the potent drug. This causes his heart to burst, and his lifeblood flows from his body. The successor then gathers the drug-tainted blood and brings it to the altar of Arden Sul in the Sacellum. Once this is done, I will proclaim the successor a duke or duchess. Then Sheogorath gives his blessing, and the cycle is completed. Szczerze, bardziej mi się podoba ta wersja z wyrwaniem serca niż to coś dziwne, bo to takie dziwne trochę. Tu na pewno nie będzie żadnych scen związanych z tam orgią i innymi. To będzie coś dziwnego, że pewnie wszyscy będą się jakoś dziwnie kiwać głowami, bo tutaj nie ma takiej animacji nawet. Dlatego chyba ciekawsza będzie ta wersja z wyrwaniem serca Syl. Udało mi się porozmawiać z Derwinem, wielkim kapłanem Mani, że to wstąpienie na tron Mani wymaga, aby obecny władca popełnił samobójstwo, zażywając 3 porcje kłakoziela.
czyli dawkę śmiertelną. Następnie jego skażono narkotykami. Krew musi zostać przeniesiona do ołtarza Ardensula w Sakellum. Kiedy już wybiorę rytuał, w którym chcę wziąć udział, muszę powrócić do Szogorata i powiem go o mojej decyzji. No, wybieramy Sulle. You're back! How nice for you! Does that mean you've made a decision? Or are you lost? Suicidal? Just let me know. Podejmiemy decyzję, przepraszam was na chwilkę. No dobra, słuchajcie, decyzja. A friendly word of warning before you choose. Once you've decided which duke to replace, there's no turning back. One choice. No more. No less. Try not to do something stupid. So which is it? What will it be? Mania? Dementia? The suspense is killing me! Or you, if I have to keep waiting. Wybieram Syl, księżna demencji. A dangerous choice. I like it! She's gotten to be a bit much anyway. Thinks everyone is out to get her. Which they are in this case. So be it! Dobra. No i znowu Jigolak. He'll be here soon. And I'll be gone. Can't say I like the sound of that. I like the sound of other things, though. Like birds. And bones cracking. On zawsze łączy jedną rzecz pozytywną, jakby z taką drugą totalnie odpały. Od czapy. Syl. Syl is as crafty as she is beautiful. I'd watch my back if I were you. Oh, this is so much fun! Szarmasz. It'll be in full swing soon. Excited? You shouldn't be. It's the death of all things. But if we can get you into shape, we might stand a chance. You lead my forces. Inspire my people. Hopefully everyone won't end up dead. Ciekawe, czy ten w ogóle szarmasz będzie lepiej zrobiony niż ta inwazja Oblivionu. No dobra, czyli co? Musimy teraz... Aby dowiedział się więcej o codziennych czynnościach Syl, muszę popytać o nią w Nowym Szeot. Dzięki temu znajdę najlepszy sposób na zbliżenie się do księżny i zdołam ją zabić. A nie da się ją po prostu od tak wkrócić? Od po prostu od tak? Bo tak? Zobaczmy. Dobra, najlepszym źródłem informacji prawdopodobnie będzie jej służba. Ewentualnie wy. Med God's blessings. Nope. Walk with our Lord. Ale przynajmniej wybraliśmy to, co kazaliście, czyli mroczną wodzicielki. Ja mam wrażenie, że tych kamieni to jest coraz więcej. You helped us, it's Sylar. The mask can be locked. Jop, tu jest Syl. Czekajcie, zróbmy tak. Nie. Good to see you again. Syl. She is staying well out of sight. No need to take unnecessary risks. I maintain a close watch on her. She fears that Sheogorath no longer favors her presence and wants her replaced. No, zastąpienie. Perhaps I've misjudged you. All right. I'll help. Just remember me when you take over her position. Zobaczcie, jak łatwo można znaleźć sojuszników. Muszę się do niej zbliżyć. Well, the best I can offer is help with the guards. I can distract at least two of them and get them to leave her wing of the palace. That should help you to get in there a bit easier. Okej. Okay. Widzicie, te łapówki, które wcześniej dawałem, przyniosły teraz rezultat. Anna Harik zdołała poinformować o moich planach zastąpienia... Ania Harik została poinformowana o moich planach zastąpienia Syl. Wydaje się nieco wahać, ale twierdzi, że odciągnie elitarne mroczną wodzicielki ze skrzydła demencji w pałacu. Muszę teraz porozmawiać z Kilthalnem. What is it you require? To ma ten strój, co my wtedy mieliśmy, dostaliśmy. Syl. I suppose I should be grateful working in the palace with her, but I can't stand having to constantly. To jest przykład właśnie zrobienia postaci w sposób zły. I don't know if she has it in for me or not.
I think she is in constant fear of being replaced. Zastąpienie. Yes. I see you may have what it takes to replace her. Very well. What is it you need? Jak wszyscy się zgodzili ochoczo, tato. Pomóż mi zbliżyć się do niej. That may be difficult. Syl has been hidden from public sight lately. However, I can give you something that may help. Take this key. It should unlock any door in her wing of the palace. You still need to be wary of her seducer guards, but it should help. No i pięknie. Kit Hlal został poinformowany o moim planach zastąpienia Syl. Wydaje się być skory do pomocy i przekazał mi klucz do skrzydła demencji w pałacu. Muszę teraz przedostać się do skrzydła pałacu zamordowanego. Zajmowanego przez Syl i zakończyć życie księżnej demencji. No i pięknie, słuchajcie, zrobimy to sobie jeszcze, myślę, że w tym odcinku. Będzie to dość ciekawe. I co? Tutaj, ale... Robimy w taki sposób, żeby już się, no nie wiem, nie dać wykryć. I też nie chcę przy okazji zabijać tych wszystkich strażnicze, które tutaj są, bo one mi się przydadzą. Moja służba w końcu. Udało mi się przedostać do prywatnej komnaty Syl. Muszę ją odnaleźć i zakończyć jej rządy jako księżnej demencji. Czyli po prostu muszę ją chyba uśmiercić. Ty mi coś powiesz jeszcze? What do you want now? I told you what I'm willing to do. Now get away from me before someone hears us. Nieważne. Normalnie byłyby tu pewnie dwie strażniczki. Don't be fooled. The ritual isn't over. The body on the bed isn't Syl, but merely an impersonator. The real Syl uses many such decoys to throw would-be killers off her trail. Syl has made her escape through the hidden tunnel in the gardens outside her quarters. She must not get away! Be wary. I fear that her escape may be a ruse to lure you into an ambush. Ha! Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem akurat. Sobowtór Syl. No, faktycznie trochę inaczej wygląda. Okej, moi drodzy, no dobrze, ale tym w takim razie zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Myślałem, że uda się w tym odcinku to zrobić, ale jednak nie. Więc proszę, szata ochrony. Tu możemy zabrać, bo nowe strzały. Raczej nie. Wielki klejnot dusz, złoto weźmiemy, rudo obłędu też raczej nie. No cóż, więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Robić tu coraz kurde ciekawiej, szczerze powiem. Podoba mi się ten dodatek, naprawdę mi się podoba, chętnie go ukończę. Więc do usłyszenia i do zobaczenia. Pamiętajcie o ocenie filmu, zapraszam do komentowania i wszystkim wypowiedzcie się na temat tego dodatku, bo to mnie najbardziej interesuje, jak wam się on podoba. No i dodatkowo jeszcze zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym za to, co robią, i bo bez was nie byłoby prostego kanału, nie byłoby tej twórczości mojej. Zapraszam na Face'a i dzisiaj na długi stream z Gothica. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa!